Uczniowie często przed zajęciami z matematyki wypowiadają pewne zaklęcie, które ma im przynieść pomyślność. Brzmi ono tak sinus kosinus nauczycielu wystaw trzy minus tangens w papiery może dostanę cztery. Wiesz już, jak obliczać wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego. A co jeśli mamy do czynienia z kątem rozwartym? Przyjrzyjmy się takiemu zadaniu. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego alfa, wiedząc, że sinus alfa wynosi 1 trzecia. Zaczniemy od metody wykorzystującej tożsamości trygonometryczne. Czy pamiętasz, od czego w tej metodzie wychodziliśmy? Od jedynki trygonometrycznej. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to 1. Jest to prawdziwe dla dowolnego kąta, więc także dla rozwartego. Podstawiając, otrzymujemy. 1 trzecia do kwadratu dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Spróbuj samodzielnie obliczyć cosinus alfa z tego wzoru. 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta, więc mamy 1 dziewiąta dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Cosinus kwadrat alfa to 8 dziewiątych, czyli cosinus alfa to pierwiastek z 8 dziewiątych lub minus pierwiastek z 8 dziewiątych. Uwaga! Skoro kąt alfa jest rozwarty, to cosinus alfa musi być ujemny. Pamiętaj o tym. Naszym rozwiązaniem będzie więc minus pierwiastek z 8 dziewiątych czyli minus 2 pierwiastki z 2 przez 3. Spróbuj teraz samodzielnie obliczyć tangens kąta alfa. Tangens alfa to inaczej sinus alfa przez cosinus alfa, czyli w tym przypadku 1 trzecia podzielić przez minus 2 pierwiastki z 2 przez 3. Po wykonaniu obliczeń i usunięciu niewymierności zmianownika otrzymujemy minus pierwiastek z 2 przez 4. Gotowe. A czy możemy wykorzystać w tym zadaniu metodę rysunkową? Oczywiście. Tyle, że nie będziemy mogli wykorzystać trójkąta, bo nie istnieje rozwartokątny trójkąt prostokątny. Musimy skorzystać z definicji wykorzystującej układ współrzędnych. Rysujemy zatem układ współrzędnych i zaznaczamy w nim kąt alfa taki, że jedno jego ramię jest na dodatniej półosi x, a drugie w drugiej ćwiartce układu współrzędnych, bo chcemy uzyskać kąt rozwarty. Wybieramy dowolny punkt P na ramieniu w drugiej ćwiartce i oznaczamy jego współrzędne jako x i y, a jego odległość od punktu O współrzędnych 0 i 0 jako r. Spróbuj samodzielnie wypisać definicję funkcji trygonometrycznych kąta alfa. Sinus alfa to y przez r. Kosinus alfa to x przez r, a tangens alfa to y przez x. Co wiemy z treści zadania? Wiemy, że sinus alfa to 1 trzecia. Oczywiście jest nieskończenie wiele liczb, których iloraz da nam jedną trzecią. Na przykład 1 i 3, 2 i 6, 3 i 9, 4 i 12 i tak dalej. Możesz jednak sprawdzić, że wszystkie te punkty będą się znajdowały na tym samym ramieniu. My wybierzemy liczby małe, a więc wygodne do rachunków, czyli 1 i 3. Przyjmijmy, że y to 1, a r to 3. Aby obliczyć cosinus i tangens, musimy znać x. Wiesz, jak go obliczyć? r to odległość tego punktu od początku układów współrzędnych, ale zarazem spełnia ona zależność r do kwadratu to x do kwadratu dodać y do kwadratu. Podstawiając znane wartości, otrzymamy. 3 do kwadratu to 1 do kwadratu dodać x do kwadratu, czyli x kwadrat to 9 odjąć 1, co daje nam 8. Stąd x to pierwiastek z 8 lub minus pierwiastek z 8. Który z tych dwóch wyników nas interesuje? Popatrzmy na rysunek. Pierwsza współrzędna punktu P, czyli współrzędna X jest dodatnia czy ujemna. Punkt leży w drugiej ćwiartce układów współrzędnych, więc musi być ujemna. Stąd X to minus pierwiastek z 8, czyli minus 2 pierwiastki z dwóch. Podaj samodzielnie wartości cosinusa i tangensa kąta alfa. Cosinus alfa to minus 2 pierwiastki z 2 przez 3. A tangens? Zgodnie z definicją to y przez x, czyli 1 przez minus 2 pierwiastki z 2, co daje minus pierwiastek z 2 przez 4. Spójrz, tą metodą też doszliśmy do rozwiązania. Za chwilę pokażę Ci, jak wyznaczać wartości funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego alfa, znając wartość jego tangensa. Przyjrzyjmy się takiemu zadaniu. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego alfa, wiedząc, że tangens alfa wynosi minus 2. Zaczynamy od związku między tangensem a sinusem i kosinusem tego samego kąta. Tangens alfa to sinus alfa przez cosinus alfa. Stąd jeśli nasz tangens wynosi minus 2, to sinus alfa równa się minus 2 razy cosinus alfa. Podstawmy to do jedynki trygonometrycznej. Skoro sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to 1, a sinus alfa równa się minus 2 razy cosinus alfa, to minus 2 razy cosinus alfa w nawiasie do kwadratu dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Stąd 4 cosinus kwadrat alfa. Znak znika, bo podnieśliśmy minus 2 do drugiej potęgi. Dodać cosinus kwadrat alfa, czyli 5 cosinus kwadrat alfa to 1. Ile wynosi cosinus alfa? Zastanów się. Kwadrat tego cosinusa to 1 piąta, czyli cosinus alfa to pierwiastek z 1 piątej lub minus pierwiastek z 1 piątej. Ponieważ kąt jest rozwarty, to cosinus jest ujemny. Stąd cosinus alfa to minus 1 przez pierwiastek z 5, czyli minus pierwiastek z 5 przez 5. Ile wynosi sinus? Musimy kosinus pomnożyć przez minus 2, czyli to 2 pierwiastki z 5 przez 5. A co z metodą rysunkową? Spróbuj samodzielnie wykonać odpowiedni rysunek i wypisać definicję funkcji trygonometrycznych dla zaznaczonego kąta. Podobnie jak poprzednio, rysujemy kąt alfa z drugim ramieniem w drugiej ćwiartce układu i zaznaczamy na tym ramieniu punkt P o współrzędnych x i y. Jego odległość od punktu o współrzędnych 0 i 0 to r. Sinus alfa to y przez r, cosinus alfa to x przez r, a tangens alfa to y przez x. Wiemy, że tangens to minus 2, Czyli y przez x to minus 2. Któraś ze współrzędnych musi być zatem ujemna? Która? Skoro jesteśmy w drugiej ćwiartce, to ujemny jest x. Wiemy też, że gdy y podzielimy przez x, to otrzymamy minus 2. Jakie wartości możemy tu podstawić? Najłatwiej przyjąć, że y to 2, a x to minus 1. Brakuje nam jeszcze r. Spróbuj je samodzielnie obliczyć. Wykorzystajmy twierdzenie Pitagorasa. x do kwadratu dodać y do kwadratu to r do kwadratu, czyli r kwadrat to 4 dodać 1. r kwadrat to 5, stąd r to pierwiastek z 5 lub minus pierwiastek z 5. Ponieważ r jest odległością, a nie współrzędną, to nie może być ujemne. Stąd r to pierwiastek z 5. Teraz możemy obliczyć sinus alfa y przez r to 2 przez pierwiastek z 5, czyli 2 pierwiastki z 5 przez 5. Natomiast cosinus alfa to x przez r, czyli minus 1 przez pierwiastek z 5, czyli minus pierwiastek z 5 przez 5. Jeśli samodzielnie doszedłeś, czy też doszłaś do takich samych wyników, to serdecznie gratuluję. Dobra robota! Znając wartość jednej funkcji trygonometrycznej jakiegoś kąta, możemy obliczyć wartości pozostałych. W tym dziale znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące tożsamości trygonometrycznych. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi działami, zasubskrybuj nasz kanał.